A jak to masz internet podłączony tam u siebie? Przez sieć komórkową. A, myślałem, że masz jakiegoś starlinka od Ilona Maska. Nie, nie, nie. Teraz wiesz co, to jest w ogóle śmieszna historia, bo my mamy światłowód. Hmm. Światłowód jest zakopany za, z projektu unijnego, bo robili. Nie pamiętam, czy kanalizację, czy wodę i po prostu pociągnęli od razu światłowód. A Ale teraz nie ma tak, ale nie ma dostawcy, może jeszcze Ludmila chce wyciągnąć światłowód. <grystanie> Nagranie i produkcja. Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Rzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem Zielonego Podcastu jest Adam Wajrak, dziennikarz Gazety Wyborczej, Fotograf i Przyrodnik. Witaj. Dzień dobry, witam. A bardziej, a bardziej dziennikarz, czy bardziej przyrodnik? Wiesz co, ja mam taki podział swoich ról w życiu, sobie ustawiłem bardzo wyraźnie tą gradację i wydaje mi się, że najpierw jestem człowiekiem i dla mnie są ważne zachowania ludzkie, później jestem przyrodnikiem, a później dziennikarzem, czyli no, przyroda jest jednak dla mnie przed moją dziennikarską misją. Ja nie wiem, co zrobią teraz moi szefowie w gazecie wyborczej, jak to usłyszą, ale ja jestem tutaj bardzo szczery. Całe szczęście jesteś daleko, daleko od szefów, albo szefowie daleko od ciebie. A, a, jak, się, a jak się puszcza budzi po zimie? Oj, to jest, to jest wiesz skomplikowane pytanie, bo ja powiedziałbym, ja patrzę na to wszystko, co się tu dzieje, z przerażeniem dużym. Znaczy w ogóle na, na tą zmianę, która, która bardzo szybko zachodzi. Ja pamiętam puszczę jeszcze w latach 90. i 2000., kiedy myśmy tutaj mieli lata. A w latach 80. to była norma z pokrywą śnieżną przez 100 dni. I wszyscy wiesz, ja przepraszam, że użyję tego porównania, bo to widzę bardzo często, że wszyscy już oczekują tej wiosny po, tej, po tym szarym listopadzie, bo ta pora roku, która jest, jest taka szaro listopadowa, nie zimowa. I ja mam takie wrażenie, jakbyśmy się cieszyli z nadchodzącej katastrofy. To znaczy, jakby okej, okay, ta puszcza się budzi, ptaki przylatują, śpiewają, ale dla mnie to jest, to jest nadejście katastrofy, bo ja wiem, że teraz jest mokro, ale wiem też, że po prostu ten bilans wody przez to jest bardzo mały, że to grozi suszą, że ten brak śniegu jest jest po prostu będzie miał tragiczne konsekwencje ekologiczne, nie tylko jeśli chodzi o wodę i nie tylko chodzi, jeśli chodzi o nie wiem wypadanie świerków, ale na przykład, wiesz, brak śniegu zaburza całkowicie cykle gryzoni, bo te gryzonie bez śniegu są bardzo podatne na, na drapieżniki. No więc powiem tak: z jednej strony jest Czasami prześlicznie i cudownie i wspaniale, chociaż dzisiejszy dzień jest szary, ale wczoraj wczoraj był dość słoneczny. Yy, a z drugiej strony, w tyle głowy mam, co to oznacza. I to jest trochę nie wiem, jak, jak nie wiem, ja czasami używam tego porównania, jak z piciem wódki. Po prostu. Jest ci super miło miło, ale jak wstaniesz, to będzie katastrofa. No i, yy, no i, no i mam bardzo ambiwalentne odczucie, muszę powiedzieć. Przez tą moją pamięć. No, ty, ty, ty naprawdę jesteś jedną z osób, która obserwuje zmiany klimatu na, 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 za oknem, tak naprawdę. Chociaż wydaje mi się, że my wszyscy to obserwujemy, tylko gdzieś tego do siebie nie dopuszczamy, bo się cieszymy, bo my jesteśmy bardziej na północy, więc jednak dla nas te zmiany klimatu przez jakiś czas będą przyjemne w pewnym sensie, bo tu będzie trochę cieplej, tu zima trochę krótsza, to się wielu osobom podoba, no ale konsekwencje tego będą srogie. Wiesz co, znaczy każdy z nas obserwuje, tak? To znaczy, wiesz, to nie jest tak, że, znaczy, znaczy ja powiem po sobie też, o sobie, bo ja mam coś takiego, ja na to mówię, indeks buta. I jak osiedliliśmy się tutaj w Puszczy Białowieskiej, która jest, no, takim typowym przykładem, powinien być typowym przykładem klimatu kontynentalnego, czyli, czyli na przykład srogie, długie zimy, no to ja miałem dwa podstawowe buty. But narciarski do posuwania się, posuwania się tutaj po puszczu. Wiel miałem łazić na nartach, nartować za wilkami zimą i kalosz na resztę roku, bo ta puszcza była tak podmokła. I teraz, wiesz, mam but narciarski, to jest jakaś rzadko jakiś absolutny ewenement. Kalosz jest dość często używany, natomiast no, coraz częściej używam zwykłych trekkingowych butów. I to było, to było kiedyś nie do pomyślenia. W zeszłym roku miałem taką przygodę, wiesz, nastaw... i po tych butach widzę po prostu, jak to, się, jak to się zmienia. W zeszłym roku miałem taką przygodę, że nastawiałem fotopłapki w Olsie, który był fantastycznie zalany wodą, i żeby, żeby je nastawić, musiałem wejść tam w woderach, czyli w takich bardzo wysokich kaloszach do, do końca Uda. No i nastawiłem te fotopłapki w tych woderach. I po miesiącu, słownie po miesiącu, myślę sobie, no nie, nie może być tak, żeby ta woda tak szybko zniknęła. Nie może być tak, żeby ta woda e, uciekła. Wziąłem te wodery przytroczyłem do plecaka. Ale okazało się, że mogłem tam wejść w takich butach, których się chodzi na pustyni. Tam nawet nie było hmm. błotka. I to mnie przeraziło. To no to są, to są. To są mocne Więc tak, obrazki. Pamiętam, Zaczyliśmy... Wiosna się budzi, jest pięknie, cudownie, mamy cudowne rozlewiska, widziałem czajkę, są żurawie, lecą gęsi. Ale kurczę, to jest o miesiąc, półtora miesiąca za wcześnie. Zaczęliśmy mocno tę rozmowę, to, 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 to pójdźmy jeszcze dalej. Wybraliśmy w zeszłym roku nową większość parlamentarną, mamy nowy rząd od ponad dwóch miesięcy. No ogólnie można powiedzieć, że to dobra wiadomość dla klimatu, to dobra wiadomość dla środowiska, no bo poprzednie 8 lat było po prostu fatalnych. Ale jak patrząc na te pierwsze decyzje i nowej ministry klimatu i środowiska Pauliny Henik Kloski, i tego, co mamy zapisane w umowie koalicyjnej, i też może słów Donalda Tuska w ramach ekspozycji, oceniasz to, jak to będzie wpływało, no, przede wszystkim na lasy? No, ja powiem tak, że na razie jestem zachwycony. Znaczy, ja wiem, że wielu moich kolegów, przyjaciół, ma wiele zastrzeżeń do tych decyzji, że, że one na przykład odbywają się nietransparentnie, trochę w szalony sposób, na przykład wyłączanie e, tych powierzchni leśnych. Natomiast e, ja. Patrzę na to tak, w całych lasach państwowych mamy w tej chwili rezerwaty i to różne rezerwaty niekoniecznie leśne, niekoniecznie ścisłe, czyli można w nich ciąć więc te wszystkie rezerwaty to jest 1,4% powierzchni, że tak powiem, zarządzanej przez lasy państwowe. I ten rząd wyłączył w ciągu pierwszych tygodni urzędowania 1,3% to jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład, dlatego, co się stało w okolicach turnickiego parku narodowego, czyli de facto wszystkie lasy w okolicach turnickiego parku narodowego zostały wyłączone z cięć gospodarczych, to jest, no to jest historyczna w ogóle zmiana. Więc ja jestem bardzo daleki od krytyki. Oczywiście uważam, że tam wiele rzeczy powinno się zmienić. Natomiast to jest też tak, że że to jest olbrzymie wyzwanie. My jesteśmy prawdopodobnie pierwszym państwem w Europie, które postawiło sobie takie, takie cele jak 20% wyłączonych z gospodarki leśnej i lasów. To jest naprawdę coś niebywałego. I ja muszę powiedzieć, że przy wszystkich moich różnych zastrzeżeniach do polityków patrzę na ten proces bardzo pozytywnie, natomiast też wiem jedno, że ten proces wymusiło społeczeństwo obywatelskie. Że to protesty ludzi, że to yy, zabiegi naukowców i że my tego nie możemy odpuścić. I, i to jest ważne, bo, bo umówmy się, lasy państwowe, pomimo zmian kadrowych, pozostały taką samą instytucją, instytucją firmą, nie wiem czy oni tak naprawdę są, yy, jak kiedyś. I ja też wiele razy widziałem, że po takim początkowym politycznym szoku, Lasy państwowe potrafią sobie wystabilizować sytuację i wrócić do business as usual, więc no to są polityczni wyjadacze. Ja uważam, że my często, często patrzymy na lasy państwowe jako na ofiarę polityków, tak? Och, oni są tacy źli, bo tam przyszli tam, nie wiem, ziobryści albo. Albo pisowcy, albo Szyszko, bo tak w ogóle to są dobrzy, dobrzy leśnicy, i, i, i wspaniali. I, I w ogóle i, i tak, to, tak nie, to tak nie działa. To znaczy, lasy państwowe są instytucją opartą na bardzo chorym założeniu. A to założenie mówi: im więcej wytniesz, tym więcej zarobisz w skrócie. I i to po prostu wcześniej czy później będzie powodowało kłopoty. Jeżeli tego nie zmienimy, to to będzie powodowało kłopoty. Ja jestem oczywiście za tym, żeby lasy państwowe trafiły do budżetu. Z wielu powodów. To znaczy, uważam, że te drzewa, które wycinają, są naszą wspólną własnością, naszym wspólnym dobrem. I ten podział tego tortu powinien być decydowany przez wspólnie wybrany parlament, prawda? Tak jak to jest z budżetem. Niektórzy mówią o jej, ale to nie pójdzie na ochronę przyrody. No to niech idzie na pielęgniarki, na szkoły, na, na czołgi, na, na cokolwiek, ale zadecydujmy o tym w przejrzysty, demokratyczny sposób. Bo teraz też nie idzie na ochronę przyrody. Ja uważam, że powinny iść na ochronę przyrody, tak, ale powinny tak ja tak mówię, skórze. ale teraz nie idzie i tak, więc, więc, więc ten to zyski jest tak bardzo jest inaczej. Ciekawe, wiesz, bo teoretycznie tam jakieś ochłapy idą, yy, natomiast yy, z funduszu leśnego na przykład do parków narodowych. Natomiast to jest też bardzo ciekawe, na co idą, bo one idą na utrzymywanie gospodarki leśnej w parkach narodowych. Parki Narodowe to jest kolejna rzecz, o której można by pogadać, bo one też powinny trafić do budżetu, żeby nie mieć pokusy zarabiania. My mamy bardzo niepokojące rzeczy w parkach narodowych, które de facto stają się małymi nadleśnictwami. I, 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 i tak jak mówię, dopóki tego nie zmienimy, to, to te, zmiany, te zmiany, na które patrzymy, mogą być bardzo, bardzo ograniczone. Tak sobie jeszcze przeglądam te słowa, które padły w trakcie ekspozy Donalda Tuska, które wygrywał 12 grudnia ubiegłego roku. I tam mówił, że nie tylko wyrżnęliście polskie lasy to były słowa kierowane w stronę PiSu, ale niemal zarżnęliście dumę polskiego przemysłu, jakim był przemysł pracujący na drewnie. No a z kolei w umowie koalicyjnej też jest dużo o traktowaniu lasów w zasadzie jako zasobów drewna. Drewno będzie służyć przede wszystkim polskim przedsiębiorcom. Eksport nieprzetworzonego drewna zostanie ograniczony. I tak się zastanawiam, jest zakaz spalania drewna w energetyce zawodowej, to akurat rzecz oczywista, aż dziwne, że nie była wprowadzona do tej pory, ale tak się zastanawiam, czy jednak jakiegoś paradygmatu nie trzeba zmienić, żeby nie przestać myśleć o tym jako o wielkim biznesie, bo to, że biznes jest wielki, to widać po liczbach, po tym, jakie ma przychody, jakie mają przychody lasy państwowe, które tak jak mówiłeś, ani nie są spółką, ani w zasadzie agendą rządową. Więc ogromne przychody w pierwszej setce przedsiębiorstw w Polsce i ogromne wpływy do budżetu z tytułu podatków. Akurat zysk nie trafia do budżetu, ale podatki trafiają i to są no ogromne tak, kwoty i to jest chyba dalej myślenie cały czas o tym, jako o tej gospodarce leśnej w kierunku zarabiania. To jest akurat to, co mnie, to takiej od bardzo delikatnej rzeczy, o której publicznie dotąd nie mówiłem, to jest akurat to, co mnie niepokoi w Donaldzie Tusku, to znaczy, bo często my rozmawiamy, czy Donald Tusk się zmienił, czy nie zmienił. Ja chciałbym usłyszeć Donalda Tuska, który mówi, Lasów potrzebujemy, żeby sobie poradzić z, klimat z katastrofą klimatyczną, żeby nasza, nasza cywilizacja się nie zawaliła. Tak? Lasów potrzebujemy, żeby chronić bioróżnorodność, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I niestety dominuje podejście surowcowo-gospodarcze wciąż. Natomiast też Donald Tusk, myślę, że jest politykiem, który bardzo wyczuwa, wyczuwa społeczne nastroje. I, i to bardzo zależy od nas, co Donald Tusk zrobi, to znaczy jeżeli my będziemy powtarzać lasy są ważne, bo to, to, to i to, to myślę, że Donald Tusk też zmieni tą narrację i ja, ja myślę sobie, że wiesz, ja jestem człowiekiem, który y, pracuje w tym bardzo długo, 30 lat, chociaż jestem, wydaje mi się, że młody y, i widziałem, jesteś jak, młody. jak w ogóle... Jak, jak w ogóle się, wiesz, zmienia ta narracja i do, do jakich rzeczy doszliśmy. To znaczy jeszcze 20 lat temu albo 15 lat temu jedynym lasem, o którym byśmy mówili, że jest jakiś problem w Polsce, byśmy mówili tylko wyłącznie o Puszczy Białowieskiej. I co więcej, zajmowałaby się tym garstka szaleńców, a cała reszta by mówiła, nie, tam trzeba zwalczać tego kornika. Po prostu jak chora osoba, to ją leczymy i tym podobne bzdury, tak, to znaczy, jakby niezrozumienie ekosystemów. Teraz mamy, po pierwsze, bardzo duże ruchy leśne bardzo dużo tego jest. Po drugie mamy też zmianę w ogóle paradygmatu podejścia do przyrody. To znaczy w dużej polityce się zaczyna mówić, że olbrzymie tereny powinny być wyłączone z ingerencji. Tak to mówią Amerykanie. Mają takie programy. To się zaczęło od, oczywiście od Eduarda Wilsona, który powiedział, zostawmy połowę ziemi i wszyscy go wzięli za szaleńca, później się okazało, że, że jakby wszyscy to jakoś tam, tam wprowadzają. Więc ta zmiana to jest to jest, jak to się mówi, przewrót kopernikański. To jest duża, bardzo duża zmiana, natomiast ona będzie, będą pewne perturbacje z nią związane. Tak? To znaczy, no, no, widzimy to. Mamy e, propozycję e, zostawienia w spokoju jakiejś małej części gospodarstw i już są protesty olbrzymie rolników. E, chociaż mamy katastrofę z zapylaczami katastrofę z bioróżnorodnością związaną z, związaną z krajobrazem rolniczym. Więc będą perturbacje i będzie to takie trochę do przodu, trochę do tyłu. Natomiast z lasami wydaje mi się, że idziemy bardzo dobrze do przodu, chociaż też musimy sobie zdawać sprawę, że dopóki nie zmienimy lasów państwowych, a ja uważam, że powinny trafić po prostu do budżetu, yy, to to będzie się wlekło, wlokło i, i będzie dużo przygód po drodze. Też mam świadomość tego, że teraz nie ma politycznej woli, ani politycznej siły, żeby lasy państwowe trafiły do budżetu i żeby to raz na zawsze skończyć. Chociaż Donald Tusk próbował już w poprzedniej kadencji swojej taką zmianę wprowadzić, no to jest też zawsze pokusa dla polityków, żeby dodatkowe miliardy do budżetu co roku ściągnąć, bo lasy państwowe generują spore zyski. No, nawet nie tyle zyski, bo lasy państwowe potrafią znakomicie te zyski ukrywać. To są mistrzowie świata w niemaniu zysków. Ja myślę, że jeśli przyglądamy się lasom państwowym, to powinniśmy przyglądać się przychodom mhm. i tym, co się z tym dzieje. Bo zyski, oczywiście czasami oni mają całkiem spore zyski, natomiast, natomiast numer polega na tym, co się dzieje z przychodami. I tu jest bardzo ciekawa historia, bo Lasy Państwowe genialnie uprawiają politykę za pomocą tych pieniędzy. Jak, jak na przykład ktoś mi mówi, mm, na przykład tu mamy kolejną sytuację z Puszczą Białowieską i wszyscy mówią, Boże, to niech ci politycy Niech ci politycy centralni przyjadą tu z workiem pieniędzy z budżetu, z funduszy unijnych, z funduszy środowiskowych, dadzą tym samorządom i powiedzą: proszę, macie tutaj więcej niż podatek leśny, niż coś tam, niż coś tam, i oni się wszyscy zgodzą. Otóż to jest nieprawda, bo lasy państwowe działają trochę, jak ja używam tego porównania całkiem świadomie, jak Chińska Republika Ludowa w Afryce versus zachodnie demokracje. To znaczy, lasy państwowe przychodzą do ciebie jako do samorządowca i mówią: Proszę bardzo, tu są. Chce pan pieniądze na drogę? Proszę bardzo. Chce pan pieniądze na imprezę sportową? Proszę bardzo. Chce pani pieniądze na jakiś mały remoncik? Proszę bardzo. Nie stoją za tym żadne wymagania, żadne terminy, żadne rozważania o equality albo coś tam, czym obarczone są te wszystkie inne publiczne fundusze. Lasy Państwowe chcą tylko tego od Was, drodzy Państwo, że kiedy przyjdzie do dyskusji o jakiejś ochronie przyrody, Wy będziecie gardłować przeciw. I nic więcej. I to jest mały koszt dla samorządów. Ja mam, chodzę tu na spacery z psem i mam kawałek drogi w Teremiskach wyremontowane z Funduszu Nadleśnictwa Białowieża, które jest przecież deficytowe. A dostało z Funduszu Leśnego te pieniądze na utrzymywanie politycznej władzy tutaj w Puszczy Białowieskiej. Więc jakby, jakby zdajmy sobie z tego sprawę. Lasy państwowe uprawiają politykę, robią to bardzo skutecznie i odpowiem tak, nie jest to polityka w interesie, w interesie ogółu. A jak ma wyglądać, czy jak może wyglądać ten społeczny nadzór nad lasami? No więc, dopóki lasy będą miały te pieniądze, to nie za bardzo wiem, jak miałby, jak miałby wyglądać. To znaczy, to znaczy my Wydaje mi się, że powinniśmy mieć przede wszystkim wpływ na takie rzeczy i to, to może być historia pod tytułem społeczny nadzór, niekoniecznie budowanie jakichś rad, rad nadzorczych albo rad y, związanych, nie wiem, z powoływaniem albo odwoływaniem dyrektora, ale na przykład takie bardzo ważne rzeczy jak możliwość zaskarżania planów urządzania lasu do, do, do sądu. To byłby nadzór społeczny, tak? To znaczy, że, że, w, że taką, że nie tworzymy jakichś dziwnych ciał, ale dajemy społeczeństwu obywatelskiemu narzędzia do działania. No i to się chyba wydarzy, bo to już zostało zapowiedziane, że takie zmiany w prawie, zresztą wytykane nam przez instytucje unijne, się wydają, wydarzą i te plany będzie można rzeczywiście zaskarżać, one będą konsultowane. A chciałem Cię jeszcze zapytać o personalia, bo szefem lasów państwowych został Witold Kos, leśnik myśliwy czyli ze środowiska, no ale jednym z wiceszefów lasów państwowych zostanie profesor Bogdan Jaroszewicz, ekspert z zakresu ekologii, ekosystemów leśnych, no i też obrońca Puszczy Białowieskiej. No to chyba jest symboliczne. No to jest bardzo symboliczne. Ja muszę powiedzieć, że znam Bogdana od lat i to jest, po pierwsze, to jest osoba niezwykle uczciwa, a po drugie z olbrzymią wiedzą i chociaż czasami się nie zgadzamy, to, to uważam, że to jest, to jest symboliczne. Tylko pytanie jest na tyle, na ile takie symbole i takie odważne osoby będą mogły zadziałać w tym niezmienionym systemie. I ja wiem jedno, to znaczy ten system, bo widziałem to wiele razy. Ten system albo zmienia te osoby, które wchodzą do niego, albo je wypluwa. Co do Bogdana, akurat ja jestem przekonany, że to jest osoba, która nie da się zmienić, która ma tak twardy kręgosłup i tak dużą wiedzę, że, że prędzej go wyplują albo, albo otorbią. Natomiast uważam też, że może zrobić bardzo dużo dobrych rzeczy i zrobi je. Nawet jeżeli posunie to o milimetr, to zrobi bardzo dużo dobrych rzeczy. To jest człowiek, który naprawdę świetnie, świetnie się zna. Na lesie, nie wiem, jest na pewno w pierwszej piątce ludzi, którzy tak dobrze się znają na lesie w Polsce i jednym z bardzo niewielu, którzy się tak dobrze znają na lesie w Europie. Więc to jest, to jest świetna, naprawdę świetna wiadomość. I, I życzę mu powodzenia, i on wie, że będziemy go tu wspierać i, i, i ma nasze wsparcie i poparcie. Natomiast też moje oczekiwania wobec niego, ponieważ wiem, jaka to jest sytuacja, są dość ograniczone. Chciałem Cię teraz zapytać o nowe parki narodowe, które mają w Polsce powstać. Aż trudno w to uwierzyć, że ostatni powstał w 2001 roku. To niektórzy są pełnoletni i, i jeszcze wtedy się no nie urodzili. Tak. To, było, to było tak dawno temu. To, to, to się naprawdę Twoim zdaniem zadzieje? Bo to się zawsze jakby politycy lubią tę znaczy, opowieść. Się ale to są bardzo się. trudne decyzje na poziomie lokalnym. No, zadzieje się Park Narodowy Dolnej Odry. Tylko spójrzmy na to znowu, tak? Tam nie ma ani jednego drzewa do ścięcia. To znaczy, za, m, parki narodowe być może takie zaczną powstawać, natomiast to będą parki narodowe, które w żaden sposób nie będą chronić ekosystemów leśnych, a z tym mamy w tej chwili olbrzymi problem. I yy, ja. Powiem tak bardzo, chciałbym bardzo, bo nie chciałbym. Bo ja jestem jak całym sercem za w ogóle za, za parkami narodowymi, żeby one powstawały, yy, ale chciałbym po pierwsze, żebyśmy też patrzyli na parki nie jak na święte krowy. To znaczy, że my musimy też je zreformować. W parkach narodowych się dzieje bardzo wiele złych rzeczy, złych rzeczy których nie, chcie, nie chcemy widzieć w parkach narodowych. Gospodarka leśna. Pod pozorem przebudowy drzewostanów, strzelanie do zwierząt, polowanie pod pozorem redukcji zwierzyny, budowa dróg, budowa infrastruktury narciarskiej wide nosal w Tatrzańskim Parku Narodowym. Więc mi się wydaje, że też przed powołaniem parków narodowych powinniśmy odbyć bardzo poważną dyskusję, po co te parki są. Dla mnie one są po to, żeby chronić, rygorystycznie chronić przyrodę. I rygorystycznie niekoniecznie musi oznaczać przed turystą czy, czy mieszkańcem, który zbiera grzyby. To właśnie musi oznaczać przed gospodarką leśną, przed budową dróg, przed budową takiej infrastruktury jak nosal. To jest ważne. I Powiem, chciałbym, żeby utworzenie parku, na przykład Parku Narodowego Dolnej Odry, za zgodą samorządu, nie zamykało dyskusji, że jednak na terenach leśnych, gdzie duże wpływy mają lasy państwowe, te parki nie są tworzone, a powinny być tworzone. No tak, bo z jednej strony mamy interesy lasów państwowych, a z drugiej strony te samorządy, o których jak mówiłeś, są w pewien sposób skorumpowane działalnością lasów państwowych. No i trudno, trudno z tego impasu wyjść, jednak bez jakichś pieniędzy, tak? Tak jak mówimy no. o y, sprawiedliwej transformacji w energetyce i o regionach górniczych, które no, muszą dostać jakąś pomoc z poziomu centralnego czy z poziomu unijnego na to, żeby się przestawić na nowe, zielone tory, no tak się wydaje też w tych obszarach, tutaj pożyczam tę myśl od, od dziennikarza Gazety.pl, Patryka Strzałkowskiego, yy, yy, pożyczam tę myśl, no, no chyba tu też są potrzebne pieniądze w takim ale, ale oczywiście, że tak, to znaczy oczywiście, że tak, tylko że yy, żeby rozmawiać o tych pieniądzach, to yy, trzeba, trzeba mieć uczciwą dyskusję. A uczciwa dyskusja yy, zakłada to, że, że nie ma czegoś takiego, że jedna ze ze stron ma broń atomową, która powoduje wywrócenie stolika. W tej chwili samorządy, za którymi, ja tak twierdzę, stoją lasy państwowe, mają taką broń. I to nie jest broń uczciwa, bo jak spojrzymy na wszystkie te rzeczy, które się dziwne dzieją w Polsce, nie wiem, typu CPK, na przykład samorząd nie ma po prostu, nie ma żadnych instrumentów, żeby... Nawet decydować o prywatnej ziemi, która zostanie wywłaszczona, jak jest ustawa, koniec, kropka, po prostu. Natomiast w wypadku Parku Narodowego, samorządy w Polsce jako jedynemu kraju, 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 jedynemu kraju w Europie dostały broń atomową, broń niekonstytucyjną też. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli Trybunał Konstytucyjny, to on by to orzekł i byśmy mieli sprawę z głowy. Może to jest droga też. Tak po prostu nie może być. Jedna rzecz to jest sprawiedliwa transformacja. Zresztą muszę coś powiedzieć tutaj bardzo ważnego z punktu widzenia Puszczy Białowieskiej. My de facto od 2017 roku mamy zero cięć w Puszczy Białowieskiej. Mamy, nie pozyskano tu ani patyka. To się wiąże z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, to się wiąże z... Z zabezpieczeniem, które, które w sądzie złożyła pracownia na rzecz wszystkich istot, i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy de facto na terenie całej Puszczy Białowieskiej gospodarki leśnej. Koniec. Znaczy są nadleśnictwa, pracują tam ludzie, przekładają papiery z jednego miejsca w drugie. Koniec, nie ma. Okazało się raptem, że wszystkie obawy samorządów, które ja uważam, właśnie to pokazało, że są na wyrost po prostu są z sufitu wzięte. Nikt nie zamarzł. Można kupić opał, e, tylko że się kupują prywatnych, prywatnych ludzi z, z okolic Hajnówki taniej, lepiej, e, szybciej niż w nadleśnictwach. Bo ja pamiętam, jak się kupowało opał w nadleśnicach i moi sąsiedzi też pamiętają. I w ogóle nie chcą powrotu do tamtej sytuacji. Więc jakby oczywiście mów, mówmy o tej transformacji takich regionów, ale mówmy też o tym, czego one tu potrzebują, a bardzo często te samorządy, samorządy połączone z lasami państwowymi opowiadają o tej transformacji, że my tu potrzebujemy biegania z piłą po lesie. Nie, to jest bardzo ciężka praca. My tu potrzebujemy szybkiego internetu, działającego światłowodu, który tutaj w mojej wsi leży w ziemi, ale nikt nie ma do niego dostępu. My potrzebujemy sprawiedliwego transportu publicznego żeby moja starsza sąsiadka mogła dojechać do szpitala. My potrzebujemy takich rzeczy, natomiast opowiadanie nam, że my potrzebujemy tutaj po prostu kolejnego tartaku i, kolejnego, i kolejnych, kolejnych pił spalinowych, to jest po prostu nieprawda. I, i wiesz, i na tym to polega, że, że dopóki mamy to weto samorządów, my o tej sprawiedliwej transformacji, o pomocy takim regionom nie możemy uczciwie rozmawiać. Chciałem Cię jeszcze zapytać, bo widzę, że dzisiaj jest taki nastrój na takie poważniejsze, cięższe rozmowy. No, zmieniła się władza, ale problem wschodniej granicy, granicy z Białorusią pozostał. I, i jak ty to teraz widzisz w lutym 2024 jest, no, roku? Jestem, jestem bardzo zaniepokojony i bardzo przerażony. czy znaczy, wiesz, ja widzę, że jedynym, znaczy ten kryzys właściwie właściwie ustaje tylko w momencie, kiedy jest śnieg. A, a już widzimy, że tego śniegu nie, nie ma za dużo i nie będzie za dużo. Znaczy, kiedy ludzi przechodzących granicę można po prostu wytropić. O tak to nazwę. Żaden mur i kolejny mur, bo jest dobudowywany w tej chwili kolejny mur, po prostu nie działa. Co więcej, cały ten system pushbacków, moim skromnym zdaniem, nie, nie tylko... Jest okrutny, nie tylko zagraża życiu tych ludzi, którzy tutaj przychodzą, którzy są bardzo często w bardzo złym stanie. To jeszcze, co jest bardzo ważne, moim zdaniem on zagraża bezpieczeństwu państwa, bo po prostu ktoś przechodzi granicę, my nie wiemy, kto przechodzi granicę, a po drugiej stronie granicy to nie jest tak, jak w wypadku innych krajów unijnych, jakaś Turcja, z którą jesteśmy w NATO, to nie, jest, to, to nie jest nawet Libia czy coś takiego, tak? To jest wrogie państwo. I ja myślę, że jak ktoś przychodzi do nas z wrogiego państwa, powinien zostać zatrzymany. I bardzo dogłębnie sprawdzony przez służby. Bardzo dogłębnie sprawdzony przez służby. Pod kątem też humanitarnym, czy na przykład zasługuje na azyl. Ale po, powiem tak, ja już widziałem takie rzeczy tutaj. Ja widzę, że z tych, tej polityki pushbacków korzystają przemytnicy. Po prostu przeprowadzają grupę, yy, a następnie siadają sobie przy głównej drodze na pięku, albo idą do sklepów hejnówce i dają się złapać. I na koszt polskiego państwa wracają po następną grupę. Zdziwił się, zdziwiłbym się bardzo, jakby się okazało, że nie korzystają z tego białoruskie służby i, i rosyjskie służby. Więc, jak, więc po prostu to, jest, to, co tutaj zrobiono jest nie tylko niehumanitarne, nie tylko okrutne, nie tylko, nie tylko jest gigantycznym zniszczeniem przyrody, gigantycznym, to podkreślę, ale, yy, ale również zagraża naszemu bezpieczeństwu. No chociażby to, że do tego muru wybudowano całą masę świetnych dróg. Yy, kiedyś przez Puszczę Białowieską nie można było tak łatwo prze, przejechać wozem bojowym. I teraz, proszę bardzo, to, to działa w dwie strony. Można odjechać od muru, można dojechać do muru i odjechać od muru. Więc, mm -hmm. więc yy, ja, ja też chciałbym żeby o tym bezpieczeństwie tutaj rozmawiano bez jakichś haseł i sentymentów. Ja, ja to widzę, ja to widzę, już nie mówię, już nie tylko chodzi o przyrodę, nie tylko chodzi o humanitarne rzeczy, ale widzę to jako, jakąś kompletną pomyłkę. Jedyne, czym sobie mogę to tłumaczyć, to to, że po prostu to państwo, nasze państwo jest tak zdegręgolowane, że na przykład nie ma narzędzi, żeby tych ludzi sprawdzać. Że nie mamy wywiadu, nie mamy kontrwywiadu, nie wiem. No tak, no i dodajmy jeszcze, że pushbacki to jest niestety bardzo niechlubna, ale europejska tradycja y, i europejska metoda. Co, jed... Może tak, ona jest być może w niektórych krajach europejskich stosowana, natomiast ja często bywam w Hiszpanii i oczywiście tam na morzu różne się rzeczy dzieją, natomiast jeżeli ktoś się znajdzie na, y, na terytorium hiszpańskim, no to już go do tego morza nie wpychają. Y, więc tutaj pamiętajmy, że ta specyfika tego, że polega na tym, że ci ludzie nie znale znaleźli się dotknęli stopą, a czasami weszli bardzo głęboko w terytorium polskie. I ja uważam, że jak ktoś już e, się znalazł na terytorium Polski, to powinien zostać, powinien być po pierwsze bezpieczny, po drugie bardzo dobrze sprawdzony. Bo powtarzam jeszcze raz, to nie jest to nie możemy tego porównywać z innymi granicami z tego chociażby powodu, że tak, tak jak naprawdę mówię, tam jest wrogie państwo. W, mój kolega, który się zajmuje wilkami na Białorusi właśnie wyszedł z, z obozu. Spotkałem go tutaj, był u mnie i powiedział, mówi, wiesz Adam, jak to jest po trzech latach pierwszy raz usłyszeć sowę, bo on się zajmuje sowami. I, mm -hmm. i, I to, to, to jest naprawdę, 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 naprawdę musimy to zmienić nie tylko ze względu na to, że to jest po prostu okrutne, że znajdujemy trupy w lesie, tak? Ja byłem przy znalezieniu obiedzonego człowieka w lesie. To jest, to jest okropne. To jest, to jest, widz... miałem uchodźców w domu, wiem w jakim są stanie. To jest po prostu okropne. To też spotkałem człowieka, który mówię, no siedział na pięknie, mówił po rosyjsku i czekał, aż przyjedzie po niego polska policja i go przerzuci na drugą stronę. No. Ach, to już kończąc rozmowę, ostatnie pytanie, nie, bo zaczęliśmy tak, czy ty, za, ty zacząłeś tak optymistycznie, że, że, że wierzysz w ten rząd, że będzie dobrze. E, a jak z tym dbaniem o lasy wypadamy na tle Europy? Ojej, to jest, to jest, wiesz co, to jest dość skomplikowane pytanie z tego powodu, że, yy, że trudno jest porównywać, yy, trudno jest porównywać, jak, jakby tu powiedzieć, trudno jest porównywać jabłka i gruszki. Znaczy my musimy pamiętać, że większość lasów w Europie to są lasy prywatne. I, u nas to są na szczęście dzięki Bogu. Albo nie, nie raczej nie dzięki Bogu, tylko dzięki z, bo różnym systemom politycznym, ale nie wracajmy do tego, bo się okaże, że jest zaraz że gloryfikuje komunizm. Te lasy są własnością skarbu państwa, są własnością wszystkich obywateli. Powiedziałbym tak, przez to, że są własnością, własnością wszystkich obywateli, ja bym się spodziewał. Większej troski o nie. Jeżeli czasami widzę, że my mamy na pozyskanie, to są państwowych lasów w Polsce, że pozyskanie dobiega poziomu pozyskania w prywatnych lasach w Austrii, to mnie to niepokoi. Bo to oznacza, że lasy państwowe zaczynają się zachowywać jak prywatny właściciel. I mam nadzieję, że właśnie to się zmieni. Tak jak mówię, tutaj byłem dość sceptyczny, jeśli chodzi o zmiany strukturalne, natomiast też uważam, że w tej chwili każdy hektar wyrwany z podwycinki jest oczywiście super sukcesem. Tak odbywa się to trochę w szalony sposób. Tak trzeba zadośćuczynić zakładom usług leśnych, czyli tak zwanym zulom, bo oni. Często tracą pracę z dnia na dzień, aczkolwiek powiem, że lasy państwowe traktują ich bardzo, bardzo, bardzo źle. Tak to wszystko trzeba zrobić, ale powiem tak: każdy hektar wyrwany w tej chwili, tak czy siak, w szalony, niezorganizowany sposób, transparentny, nietransparentny, jest sukcesem. I zostawiamy kropkę. Adam Wajrak, przede wszystkim człowiek, e, przyrodnik, dziennikarz Gazety Wyborczej, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.